Cześć, czołem, Kluski z Rosołem, 29 listopada 2023 roku. Rafał Trzaskowski. Za 300 metrów skręć w prawo. No. Rafał Trzaskowski wystroił się w czerwony kask i w żółty kask, w żółtą kurtkę. No bo on jest elegancki, czysty, pokazuje jak tramwaj budują. Bo zajebiście, zajebiście. Brudas. Oczywiście oczymy takie. Nie wiem co on robi. On ma jakąś tajemnicę. Nawet ta sytuacja, że ta żona... Skręć w prawo. Dobrze. Następnie skręć w prawo. Nawet na tej, tam gdzieś w teatrze, co był u Żebrowskiego, u swojego kolegi. I z żoną tam siedzi, to siedzi Grankiewicz-Walt, siedzi po prawej i on jest odwrócony tak do niej, w zasadzie jakby, no nie wiem, z mamą przyszedł, a obok siedzi jego żona i słuchaj, skręć w prawo, nie trzeba, następnie nie trzeba, skręć w lewo. Ulala, i nie trzeba być wcale jakimś mistrzem od, czy znawcą mowy ciała, żeby zobaczyć, że oni z tą żoną nie mają nic wspólnego, a wręcz wygląda na to, że się z siebie brzydzą. Tak więc o tym na kanale na YouTubie, o tramwaju, no i o pani Tomczak z Gazety Wyborczej, która przyznała... Skręć w lewo. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Jak wszystkich nas oszukiwali, parszywie, co do uchodźców, po co to robili, dlaczego to robili, jak to robili, parszywe rzeczy. To jest po prostu jedna z najbardziej parszywych rzeczy, jakie można było robić. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Zastanawiam się tylko jedną rzecz. Bym powiedział, że to w ogóle ukazało światło dzienne. Taki się ten artykuł. Dobra, pa.